Piątek z Radiem FON. Kolejny gość w naszym studiu. Witamy Dawida Furcha. No ja witam bardzo serdecznie. Dla tych, którzy nie pamiętają, to takie najkrótsze przypomnienie. To ten gość od specyficznego zamówienia na McDonaldzie w stylu Zenka Martyniuka. Ale zanim o tym, no to jeszcze speaker częstochowskiego Rakowa. Jutro nowy sezon rozpoczyna się na Limanowskiego. Podejrzewam, że nie może się rozpocząć bez ciebie. No jak najbardziej, nie może się rozpocząć beze mnie. Nie przypuściłbym takiej okazji, żeby być na Rakowie podczas tego pierwszego meczu w nowej rundzie, gdzie gramy po raz pierwszy na własnym stadionie. No niestety na poprzednich meczach, kiedy to graliśmy w Pucharze Polskich, nie mogło mnie być, ale to ze względu na małe wakacje, pracę za granicą, ale teraz już od jutra jestem i dopingujemy razem Raków, no i miejmy nadzieję, że w drodze do pierwszej ligi. Piłka nożna i disco polo to jest fajne, dobre połączenie? To są dwie rzeczy, które naprawdę ludzie lubią, czyli piłka nożna, no, emocje. Często to też idzie w parze. Często to też idzie w parze, no może iść dopiero w parze, jeżeli coś stworzymy z tym bardzo fajnego, a disco polo przede wszystkim ludzie się bardzo dobrze przy tym bawią. Piłka nożna, disco polo, dwie dyscypliny, można powiedzieć, życiowe, przy których ludzie naprawdę cierpią niesamowitą radość. Pierwszy rywal przy Limanowskiego, Beniaminek Warta Poznań, dał się poznać tym w spotkaniach barażowych z Garbarnią Kraków, że dość znany w Polsce został mąż pani prezes Izabeli Łukomskiej-Pyżalskiej. Może nie będziemy tego cytować, do tego wracać. Kibice na pewno doskonale pamiętają. Coś dla niego jest jutro takiego dodatkowego przygotowane? Powitamy jakoś specjalnie w Częstochowie za ten wcześniejszy obraz chamstwa? To znaczy, no nie możemy być, nie możemy my pokazywać tego, czego pokazują inni ludzie, szczególnie w tych złych takich aspektach. Sądzę, że jak zawsze na Limanowskiego będzie kultura. Od wielu lat już nic się nie wydarzyło. Stadion na Limanowskiego jest kulturalny. Przychodzą rodziny, rodziny z dziećmi, ojcowie, matki. Jest bardzo fajna atmosfera. Sądzę, że w dalszym ciągu tak będzie i ta dobra atmosfera powiedzie nas do tego, aby w końcu zagrać w tej pierwszej lidze naszej upragnionej, o którą walczymy już tak mocno od tych paru lat. Na te poprzedni sezon, no i ten sezon naprawdę wydaje się taki, że to może się udać i w końcu będziemy mieli w Częstochowie takie prawdziwe piłkarskie emocje na dobrym poziomie pierwszej ligi. No i oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby to nie była dalej walka o to, aby wyjść wyżej, czyli do naszej ekstraklasy. Mamy taką nadzieję. Z piłki nożnej szybko przeskakujemy znowu do disco polo. Dawid, ostatnio patrzyłem, chyba 1 300 000 wyświetleń tego twojego występu na stacji McDonalda. To było jednorazowe, czy czasem jeszcze gdzie indziej w innych sytuacjach coś też tak zamawiasz? Może w innych sklepach, niekoniecznie z żywnością. No staram się być wesołym człowiekiem, więc czasami się zdarzają takie akcje. Nie wszystkie oczywiście się wrzuca do internetu. Znajomi moi mnie dobrze znają z tego, że potrafię być dowcipny i również lubię bardzo disco polo. A to był taki jednorazowy wyczyn, który wrzuciliśmy do internetu. Już nie pamiętam nawet, ile tam jest wyświetleń. No ale sporo. Dużo za sporo, bo na pewno się tego nie spodziewałem. Tak jak się znany. No chcąc, nie chcąc, jak się idzie czasami przez ulicę, to ludzie krzyczą: o, to ten z McDonalda, ty ten, Zenek, o ten od frytek. No ale no cóż, no takie są, takie brzemię trzeba nosić na sobie teraz. Tak na co dzień bardziej piłka nożna, czy bardziej disco polo, co cię bardziej pasjonuje? Oczywiście, że piłka nożna. No, te emocje związane z Rakowem, z moim kochanym Rakowem, któremu kibicuję już od wielu lat i sądzę, że będę kibicował jak najdłużej do końca życia. No te emocje są takie, które mnie trzymają i chciałbym przede wszystkim z tym wiązać swoją przyszłość, chociaż kto wie, na życie trzeba mieć dużo planów i może disco polo coś z tym również wyjdzie, ale o tym nie będziemy mówić za dużo. No to przyjdzie czas, myślę, jeszcze porozmawiać na antenie Radia FON w przyszłości. Na razie wszystkiego nie będziemy zdradzać. No to już na koniec takie pytanie, myślę, całkiem serio o tą nową drużynę Marka Papszuna. Śledziłeś te wszystkie transfery, pewnie widziałeś też spotkania, nie tylko pucharowe, te wcześniejsze, które Raków rozgrywał przed nowym sezonem. No i jak myślisz, w końcu to będzie ten sezon, kiedy się musi udać awansować? Aby nie zapeszać, nie powiem, czy to jest ten sezon, czy to są ci piłkarze. Wszystko idzie w dobrą stronę. Marek Papszun i cała kadra, która jest teraz w Rakowie, to są naprawdę bardzo profesjonalni ludzie, którym klub zaufał, którym Michał Świerczewski zaufał. No i miejmy nadzieję, że oni doprowadzą nas do tej pierwszej ligi. No i miejmy nadzieję, że razem z nimi będziemy jeszcze wyżej. Dajmy im czas do pracy przede wszystkim. Marek Papszun to jest profesjonalista, którego już poznałem, zresztą nie tylko Marek Papszun, ale również jego asystenci. To są ludzie profesjonalni i oni wcześniej mieli mało czasu, żeby w tamtej rundzie naprawdę coś dobrego zdziałać z tą drużyną, ale teraz mieli dużo czasu podczas tej rundy przygotowawczej, letniego okresu przygotowawczego. No i miejmy nadzieję, że to wszystko pokaże się z dobrej strony i będziemy w samej górze tej tabeli.
Dawid, to na zakończenie zaproś na jutrzejszy mecz w stylu Zenka Martyniuka. Tego się nie spodziewałeś, wiem, ale teraz już nie masz wyjścia. Nie spodziewałem się. Ale piosenką? Jak chcesz. Powiem ci. Czekaj, kiedyś na meczu, na jednym z ostatnich meczów poprzedniego sezonu powiedziałem coś takiego, przez te gole strzelone oszalałem, co wywołało pewien śmiech na stadionie, to może teraz w ten sposób zaprosimy. Przez te gole strzelone oszalałem. I oby tak było przez całą rundę i cały sezon Raków do przodu i awansujemy. Na to czekamy, na to liczymy, a tobie dzisiaj dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Do Radiofonu zajrzał Dawid Furch. Dziękuję serdecznie.